te państwa stoczyły się najbardziej. Spektakularne upadki sprzed kilku lat. Rok 2023. Z jednej strony ludzie myślą o rozwoju i przyszłości, AI ciągle jest rozwijane i niby świat idzie do przodu, ale z drugiej strony są problemy, których po dziś dzień nie udało się rozwiązać. Ekonomista i autor bestsellera Wielki Kryzys jest przed nami, Harry Dean, prognozuje, że w najbliższych miesiącach może czekać nas największy krach giełdowy w naszym życiu, a indeksy największych giełd, czyli SP500 czy Nasdaqu, zanotują spadek o nawet 85-90%. Przewiduje w tym krachu aż minus 86% dla SP500 i minus 92% dla Nasdaq. Więc to będzie coś, co zobaczymy tylko raz w swoim życiu. Ma to być następstwem kryzysu z lat 2007-2009, kiedy to największe banki centralne świata zdecydowały się na dodrukowanie pieniędzy w niespotykanym tempie, odwlekając przy tym ekonomiczną katastrofę. Wizja wręcz apokaliptyczna i na ten moment perspektywy na giełdach są raczej optymistyczne. Ale kto wie? Być może coś w tym jest. W końcu nie wszędzie na świecie ludzie myślą tylko o odbiciu. Wręcz walczą z tym, żeby tylko nie było gorzej niż jest. W ciągu ostatnich 20 lat największe wzloty i upadki odnotowały kraje takie jak chociażby Brazylia, która od 2012 roku straciła prawie 50% swojego PKB. Kolejny może być Sudan, który od 2017 roku stracił tak wiele, że dziś jest to gospodarka czterokrotnie mniejsza. Podobnie jest z Libanem po serii nieszczęśliwych wypadków, gdzie jeszcze w 2021 roku w porcie w Bejrucie doszło do eksplozji silosów z saletrą, która zrujnowała najbardziej prestiżową część stolicy. Mniejsze i większe kryzysy rozlewają się dosłownie po całym świecie, na przykład we Francji w postaci protestów wobec zacieśniania pasa przez rząd i podnoszenia wieku emerytalnego. W Argentynie inflacja wyniosła ponad 100%, a ludzie mają dość obecnej władzy. Dziś typowa rodzina składająca się z 5 osób musi wydać około $680, aby przeżyć. Widzimy, że Argentyńczycy nie zarabiają tak dużo, zarabiają znacznie mniej. Jesteśmy więc w momencie, w którym ludność żyje poniżej granicy ubóstwa. A wielu mieszkańców Buenos Aires i reszta prowincji jest biedna. Ten narodowy marsz ma zwrócić na to uwagę. W Sudanie znowu wrze, a wojna domowa z możliwością rozlania na cały róg Afryki jest na horyzoncie. Nie tak dawno, bo w 2022 roku w wyniku wojny na Ukrainie doszło do skrajnego zadłużenia Sri Lanki, która nie poradziła sobie z rosnącymi kosztami długu, przez co kraj ten ogłosił upadłość. Sri Lanka is facing its most serious economic crisis ever. And the poor are suffering the most. Podobnych przypadków jest więcej, dlatego w dzisiejszym materiale zebraliśmy dla Was wszystkie najbardziej spektakularne upadki państw z ostatnich lat. Jak do tego doszło? Kto może być następny w kolejce? I czy wrócą jeszcze spokojne czasy? Dziś to sprawdzimy. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark. VPN pomaga omijać blokady geograficzne i sam z niego korzystam na wiele sposobów. Na przykład jeśli chcę, żeby mój feed w social mediach był dopasowany do konkretnej lokalizacji na świecie. No i tutaj wchodzi Surfshark, który pozwala mi się połączyć na przykład ze Stanami Zjednoczonymi, przez co mam lepszy dostęp do popularnych tam treści. Jest to niezwykle przydatne, jak chcę być się na bieżąco z trendami lub jeśli prowadzicie biznes za granicą. Co także istotne, ten VPN łączy bezpieczeństwo i ochronę, więc pozostajecie w pełni anonimowi, gdziekolwiek się łączycie, a przy tym wasze dane są bezpieczniejsze. Surfshark VPN to znana i zaufana marka. Przy dosłownie jednym kliknięciu myszki przestajecie się martwić o własne dane i reklamy, które jak doskonale wiecie, potrafią być nadzwyczaj irytujące. Blokady geograficzne można też omijać w innych przypadkach. Na przykład Netflix, ale też inne platformy streamingowe mają różne filmy dla każdego kraju, a część z nich nie jest dostępna w Polsce. Wiem też, że VPN bardzo co przydaje się, jak chcecie pokrać gry, na przykład żeby ominąć rosyjskie serwery, a w CSGO to było zawsze nadzwyczaj denerwujące. Dzięki Surfshark już nigdy więcej nie będzie to dla Was kłopot. Specjalne szyfrowanie VPN-a powoduje, że pozostajecie niezauważeni dla aplikacji zbierających Wasze dane, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle przydatne. Zatem korzystając z mojego kodu promocyjnego otrzymacie 83% zniżki oraz 3 dodatkowe miesiące za darmo, więc warto skorzystać. A teraz czas na materiał.
Flagowym państwem na tej liście będzie Liban, który do 2018 roku był jednym z najszybciej rozwijających się krajów Bliskiego Wschodu. Kraj był przykładem zrównoważonej demokracji, poszanowania dla praw człowieka, a także jedynym miejscem spośród państw arabskich, w którym legalny do dziś jest homoseksualizm. Jeszcze w latach przed rozpadem Związku Radzieckiego, Bejrut, jak i cały Liban nazywano Paryżem Bliskiego Wschodu z uwagi na to, jak szybko się rozwijał i jak wyglądał. Można więc uznać, że państwo swoje wzorce czerpało na Zachodzie, a dobrze rozwinięty system bankowy przyciągał zagraniczne inwestycje. Jednak w wyniku kryzysu w 2019 roku system ukazał luki. Do tego dołączyła się korupcja, która zniechęciła obcy kapitał. Być może kryzys udałoby się zażegnać, gdyby w 2020 roku nie wybuchła pandemia koronawirusa. Ta wobec rosnącego zadłużenia pogłębiła długi oraz doprowadziła do niewypłacalności. Było do tego stopnia źle, że władza zdecydowała się zredukować oświetlenie nawet w stolicy, gdzie na kilka godzin dziennie wyłączany był prąd. Nie wyobrażam sobie, z czym my teraz mamy problem. Brak leków, brak jedzenia, brak gazu, brak prądu i brak nadziei. Inflacja wystrzeliła do ponad 250%, a pieniądze z banków były niewypłacalne. Prowadziło to do takich absurdów jak kradzież własnych pieniędzy z banku. Jestem Sally Hafiz. Jestem uzbrojoną kobietą, która przyszła dzisiaj do banku Blom Bank, aby odebrać depozyt mojej siostry, która umiera w szpitalu. Nie weszłam tutaj, aby zabrać komuś pieniądze lub odpalić to miejsce. Nie jestem tutaj, żeby zrobić coś takiego. Przyjechałam tutaj, aby dochodzić swoich praw. PKB tego kraju w 5 lat skurczyło się dwukrotnie. W Libanie miała też miejsce tragiczna eksplozja w głównym porcie w stolicy kraju, Bejrucie. Konkretnie 4 sierpnia 2020 roku. Eksplozja była spowodowana zapłonem składowanych tam materiałów wybuchowych, w tym amonitu. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 214 osób, a ponad 6 tysięcy zostało rannych. Zniszczona została najbogatsza dzielnica, czyli tak zwana Marina. Straty oszacowano na około 15 miliardów dolarów amerykańskich. Wiele budynków do dziś nie jest odbudowanych. Co gorsza, w wyniku wojny w Syrii do Libanu przyjechało ponad 1,5 miliona syryjskich uchodźców, którzy obecnie borykają się z kryzysem humanitarnym. Władzę o mały włos nie przejęła organizacja terrorystyczna Hezbollah. Niemniej ta się umacnia i od niedawna prowadzi ostrzał rakietowy Izraela, więc nowy konflikt wisi w powietrzu. Czas teraz przenieść się na inny kontynent, konkretnie do Argentyny. Koszty życia w drugiej gospodarce Ameryki Południowej rosną w najszybszym tempie od hiperinflacyjnego epizodu sprzed ponad 30 lat. Od roku 2000 do 2017 Argentyńczycy mogli pochwalić się jednym z najdynamiczniejszych na świecie wzrostów gospodarczych. PKB na mieszkańca wzrosło sześciokrotnie, a kraj stał się jedną z najważniejszych gospodarek Ameryki Południowej, będąc przy tym jednocześnie pretendentem do globalnej czołówki pod względem PKB. Czar prysł po zmianie władzy w 2018 roku, kiedy to na jaw wyszło niezrównoważone zarządzanie finansami publicznymi przez poprzednią administrację. Głównym problemem było narastające zadłużenie, które zwiększało koszty obsługi długu i obciążało budżet kraju. Zadłużenie Argentyny przekroczyło 100% PKB, co spowodowało ograniczenia w wydatkach publicznych i zwiększenie podatków. To z kolei wpłynęło na spowolnienie gospodarcze kraju, które spotęgowane zostało także podwyżką stóp procentowych w USA, będącego jednocześnie jednym z kluczowych partnerów handlowych Argentyńczyków. Argentyna to kraj paradoksów. Na początku XX wieku była jednym z 10 najbogatszych państw świata, a w ówczesnej Francji popularna była maksyma: bogaty jak Argentyńczyk. Pomimo bogactwa, jakie Argentyna posiada pod ziemią, PKB na mieszkańca spadło przez 5 lat o połowę, a liczba osób żyjących poniżej progu ubóstwa to dziś 39,2%. Ponad 20 milionów osób spośród 46-milionowej populacji. I choć państwo to ogłosiło swoje bankructwo aż 3 razy w ciągu 40 lat, pierwsze w 1982 roku, drugie w 2001, a trzecie w 2020 roku, to dziś wiele wskazuje na to, że czwarte jest w zasięgu ręki, a nie minęły nawet 3 lata. To prawdziwe stoczenie się, które słychać w wypowiedziach wściekłych i coraz częściej protestujących mieszkańców. Teraz skoczmy do Azji, konkretnie do Sri Lanki, która 6 lipca 2022 roku wskutek wyniku wojny na Ukrainie ogłosiła swoje bankructwo. People are dying while waiting in the queue. You know, people are dying while waiting on the queue.
Tutaj na ten moment brakuje dokładnych danych co do spadku PKB. Niemniej to przez ostatnie 20 lat wzrosło sześciokrotnie, a państwo było rozpatrywane w kategorii nowego azjatyckiego tygrysa, czyli kraju, który najdynamiczniej rozwijał swoją gospodarkę. Dziś ta jest w opłakanym stanie, a szacunki mówią o spadku od 20 do nawet 50% PKB na mieszkańca, co jakby nie patrzeć jest gigantyczną stratą, biorąc pod uwagę, że jeszcze nie tak dawno planowano chociażby budowę nowej ekskluzywnej stolicy, która miała być finansowana przez Chiny. Mimo rozpoczęcia budowy tak zwanego Nowego Colombo, po ambitnym projekcie zeroemisyjnego miasta przeszłości został tylko plac budowy i rozkopany teren. Być może kiedyś ten kraj do swojego megaprojektu wróci. Ale co dokładnie się stało, że obecnie jest tak źle? Sri Lanka w ostatnich dwóch dekadach radziła sobie całkiem nieźle. Może nie należała do państw zamożnych, ale szła w stronę azjatyckiego średniaka. Istotnym politycznie wydarzeniem był rok 2009, który zakończył wojnę domową w kraju. Do tego zadłużenie w państwie środka determinowało dynamiczny wzrost. Pierwszym kluczowym wydarzeniem była seria zamachów terrorystycznych z Wielkanocy 2019 roku. Wymierzone one były w turystów wyznania chrześcijańskiego. Zamachy pociągnęły za sobą 258 ofiar śmiertelnych i ponad 500 rannych. Dziś wieczorem zaczynamy od przerażającej sceny rozgrywającej się za granicą. 8 zamachowców bombowych na chrześcijan i turystów na Sri Lance, 9 bomba skierowana na policję. Seria eksplozji przedzierających się przez kościoły. Zginęło ponad 200 osób, setki zostało rannych. Zniszczyły opinię Sri Lanki jako pokojowej destynacji turystycznej i spowodowały ogromne straty w jednej z głównych gałęzi gospodarki wyspy. Potem przyszedł COVID, a jeszcze później wojna. Pieniędzy na spłatę długu nie było. Postępujący kryzys finansowy zmusił rządzących do ogłoszenia bankructwa kraju. Ograniczenia dostaw paliw, żywności i leków. Kraj upadł, władza została odsunięta w wyniku protestów, a obecnie Sri Lanka próbuje wstać z kolan, współpracując na przykład z Rosją. Myanmar. Wcześniej Birma. Od 2000 do 2020 roku kraj rozwinął swoje PKB na mieszkańca dziesięciokrotnie. Niemniej w dalszym ciągu pozostawał jednym z najbardziej zacofanych na świecie. Wiele mogło się zmienić w najbliższych latach w wyniku zwycięstwa w tym kraju demokracji oraz zmian cywilizacyjnych, jakie zaszły tam w ostatnich latach. Jednak tak zwana Narodowa Liga na Rzecz Demokracji, NLD, czyli partia nagrodzonej pokojowym Noblem Aung San Suu Kyi, została zlikwidowana przez władze wojskowe. Generałowie obalili NLD w wyniku puczu w 2021 roku. Samą Suu Kyi w zeszłym roku skazano na wieloletnie więzienie, konkretnie na 26 lat więzienia, mając 77 lat, więc już raczej żywa z niego nie wyjdzie. Od tego momentu PKB na mieszkańca spadło od 30 do nawet 55%. Kraj pogrążony jest w chaosie, przerwy w dostawach prądu, krwawe rzezie między wioskami, czy regularne walki pomiędzy zwaśnionymi stronami. To aktualnie codzienność tego kraju, który jeszcze niedawno miał stać się postępowym. Co najmniej 53 osoby zginęły w przeprowadzonym przez birmańską armię ataku z powietrza na wieś w prowincji Sikong, uznawanej za bastion sprzeciwu wobec wojskowych władz kraju. Miało to miejsce w połowie kwietnia 2023 roku. Krótko mówiąc, to państwo to kolejna spektakularna porażka wobec możliwości postępu. Teraz czas na do niedawna prawie najbogatszy kraj Afryki. Otóż mowa konkretnie o Gwinei Równikowej. PKB na mieszkańca tego afrykańskiego państwa w 2008 roku było prawie dwukrotnie wyższe niż to polskie. W perspektywie 15 lat spadło z 19,5 tysiąca dolarów na 7,5 tysiąca dolarów, czyli jest prawie trzykrotnie mniejsze. Gwinea Równikowa to kraj, który w przeszłości posiadał znaczne zasoby naturalne, w tym ropę naftową i gaz ziemny. Wraz z szybkim wzrostem cen surowców naturalnych na światowych rynkach w latach 90. XX wieku, kraj ten zaczął przeżywać gospodarczy boom. Jednakże pomimo bogactwa naturalnych zasobów, większość ludności Gwinei Równikowej nadal żyła w ubóstwie, a pieniądze nie były równomiernie rozprowadzane. Jednym z głównych powodów spadku PKB Gwinei Równikowej jest niski poziom dywersyfikacji gospodarczej. Kraj ten był w dużej mierze uzależniony od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, które stanowią około 90% dochodów z eksportu. W ciągu ostatnich kilku lat spadek cen ropy naftowej na światowym
światowych rynkach oraz zmniejszanie się jej wydobycia z powodu kończących się zasobów doprowadziło do zmniejszenia dochodów tego kraju. Gwinea równikowa to państwo o reżimie autorytarnym, a niektórzy określają go jako dyktaturę. Kraj ten jest rządzony przez prezydenta Teodoro Obiang Nguera, który w 1979 roku dokonał zamachu stanu i od tego czasu rządzi krajem, mając dziś 80 lat. Gwinea równikowa w perspektywie najbliższych 10 lat może zrównać się ze statystycznym ubóstwem tego kontynentu. A dziś szaleje tam wirus Marburg, który wywołuje gorączkę krwotoczną. Jego śmiertelność to aż 80%. Na tej liście potencjalnych kandydatów mogło się znaleźć znacznie więcej i niewykluczone, że powstanie kolejna odsłona tego materiału. Na dziś dostępny jest też poprzedni odcinek o Sudanie, który obrazuje upadek tego kraju. Polecam po tym filmie. To przykre, że rozwój i postęp nie zawsze mogą być utrzymane w dłuższej perspektywie, a czasem zachłanność ludzka powoduje upadek całego społeczeństwa. Jeśli chcecie, żebym omówił jeszcze inne kraje, to propozycje piszcie w komentarzach. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.